Ilekroć na sesji pojawia się temat remontów tudzież budowy nowych dróg, radni zawsze mają wiele pytań. Nie inaczej było i tym razem, kiedy to na forum obrad samorządowców pojawił się drogowy temat. Pytano zatem o plany związane z inwestycjami na gminnych, powiatowych i krajowych szlakach. Zwłaszcza na tych ostatnich na razie nie ma co liczyć na wielkie inwestycje, choć potrzeb jest wiele. Ale i tak najważniejszym tematem sesji była budowa tzw. trasy średnicowej, o której dwa tygodnie temu na antenie naszej stacji mówił burmistrz Paweł Okrasa. Nowa droga, jak wiadomo, ma odciążyć ciężkich aut przejeżdżających przez centrum w kierunku Opola, Częstochowy czy Działoszyna. Zmniejszeniu natężenia aut nie pomogła niestety obwodnica Wielunia, więc pomysł takiej właśnie drogi wydaje się być logiczny, choć nie dla wszystkich, o czym świadczył choćby ten oto transparent przeniesiony na sesję przez mieszkańców Wielunia. Posiadamy już prawomocną decyzję, pozwolenie na budowę trasy średnicowej, drogi średnicowej. I to chcę z całą mocą podkreślić, trasy średnicowej, drogi zbiorczej, nie obwodnicy. Mamy taką dokumentację prawomocną. Jesteśmy w trakcie wypłaty odszkodowań. Proces wypłaty odszkodowań zostanie zakończony do końca czerwca 2017 roku. I w związku z tym, jako burmistrz, mam obowiązek przedstawić Państwu radnym, ale też społeczeństwu, sposób finansowania tej inwestycji, bo nie jesteśmy po to, żeby całą dokumentację, która jest efektem pracy kilku burmistrzów, bo ja chcę przypomnieć, że pierwsze koszty, które gmina poniosła na budowę tej drogi, zostały wygenerowane w roku 2000. To była kwota 78 538 zł, które zostały w roku 2000 wydane na prace projektowe już wówczas. Czyli to jest proces 17 lat. Państwo jesteście w troszeczkę nietypowej sytuacji, dlatego że jesteście stosunkowo niewielkim miastem, ale dość mocno oddalonym od szeregu dużych jednostek. To jest z jednej strony Łódź, z drugiej Wrocław, a z trzeciej aglomeracja katowicka. I w dużej mierze jak gdyby macie wokół siebie interior, także jesteście bardzo mocno wsobni. Dla nas, jako dla projektantów systemów transportowych, w dużej mierze pracujemy nad aglomeracją katowicką, drogową trasą średnicą, ale także nad układami autostrad i dróg ekspresowych w Polsce. Ta nietypowość powoduje, że u Was jak w soczewce szereg elementów dotyczących obsługi z systemem transportowym skupia się. Jeszcze jedno istotne, jak na miasto o takiej liczebności mieszkańców, czyli to jest kilka, jesteście miastem poniżej 50 tysięcy mieszkańców, nawet z punktu widzenia łączenia populacji miasta i gminy, to macie jednak bardzo znaczące elementy dotyczące koncentracji miejsc pracy, więc to powoduje, że w dużej mierze macie silnie artykułowane potrzeby obsługi wewnętrznej. Czyli to nie jest tylko problem wygenerowania obwodnicy dalekiej, co się poniekąd zadziało poprzez uruchomienie w końcówce marca obwodnicy północnej, ale Państwo macie silne potrzeby wewnętrzne i bardzo mocno trzeba się liczyć z jednym i z drugim. Tak zwana droga zbiorcza przebiegająca od ulicy Sieradzkiej przez Ciepłowniczą Popiełuszki aż do Gaszyna miałaby kosztować około 32 milionów złotych. Powołana przez gminę Wieluń spółka zaciągnęłaby na ten cel specjalny kredyt. Trzeba byłoby go spłacać wraz z odsetkami przez 15 lat. Te wyniosłyby niemało, bo około 10 milionów złotych. Przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego, z którego miałyby pochodzić pieniądze na inwestycje, tłumaczyli na sesji najważniejsze założenia jej kredytowania. Spółka taka zaciąga zadłużenie na budowę drogi. Miasto w zasadzie partycypuje tylko w kosztach utworzenia tej spółki, a następnie w momencie, w którym jakby budżet pozwoli, czy po wybudowaniu drogi, w kwotach dokapitalizowania, dofinansowania tejże spółki, które pozwolą na obsługę tego zadłużenia w perspektywie długoterminowej. Co jeszcze warto powiedzieć? Tutaj mamy przedstawioną strukturę kontraktową tego rozwiązania. Kluczowym jego elementem jest umowa wykonawcza, która jest zawierana pomiędzy miastem a spółką celową miasta. Ta umowa wykonawcza, po pierwsze mówię o tym, że miasto zleca spółce zadanie własne w postaci realizacji inwestycji, a w zamian za to spółka ma prawo do wynagrodzenia za
no, za wykonywanie tego zadania. Na to wynagrodzenie tak naprawdę składają się koszty operacyjne i w zasadniczej części obsługa zadłużenia, tak jak powiedziałem wcześniej, w perspektywie długoterminowej. Oczywiście nie obyło się bez dyskusji w sprawie i wielu pytań radnych zarówno do burmistrza, jak i przedstawicieli banku. Czy ten kredyt zaciągnięty na całość od razu musi być, czy tylko on na te etapy poszczególne? Czy Państwo jako Bank Gospodarstwa Krajowego zawieracie tylko takie umowy kredytowe ze spółkami celowymi, a czy z gminą samą również? Już pomijając tą kwestię oczywiście zadłużenia gminy, bo tu jest tylko o spółce celowej, ale gdyby to była gmina, czy te warunki, które Pan tutaj przedstawił, również odnosiłyby się do gminy? Patrząc na Państwa miasto, skala tej inwestycji to nie jest w naszej ocenie dużą skalą. Jest jak najbardziej dopasowaną do możliwości. Odpowiadając natomiast na pytanie, czy udzielamy finansowań bezpośrednio dla miast, gmin, oczywiście udzielamy, tak. Finansujemy i przystępujemy do przetargu, finansujemy tutaj miasto. Natomiast dlaczego ta struktura nie bezpośrednie finansowanie na budżet? No jeżeli na budżet, no to po prostu miasto zaciąga zadłużenie i to jest tak. To jest po prostu finansowanie wtedy proste na budżet, które nie wymaga żadnych struktur, ale też nie niesie ze sobą żadnych, nazwijmy, dodatkowych korzyści. Koszt obsługi inwestycji 2,8 miliona rocznie. Czy to jakaś pomyłka, czy to co było zapisane? To jest szacunkowy koszt obsługi zadłużenia rozumiany jako spłata kapitału i odsetek. Aha, czyli rozumiem, czyli to jest łącznie, tak? Czyli łącznie, tak. Czyli 3 miliony złotych rocznie, niecałe byłoby, niecałe, co roku musiała gmina zabezpieczyć, tak, przez dokapitalizowanie spółki. Okay. Podana, 30. Rozumiem. Jakie to jest oprocentowanie na ten moment przez Państwa wzięte? No bo żeby wyliczyć te 2,8 przedstawione na 15 lat, to jakiś procent musieliście wziąć. To jest wyliczalne, proszę pana. To jest LIBOR plus marża i na tą chwilę chciałbym przy tym pozostać. Chciałem tylko państwu pokazać. Jaki LIBOR? 1M3? Panie radny Kaftan, nie pan dyrektor tutaj odpowie, ewentualnie pan ponownie zada pytanie. Proszę bardzo. To jest LIBOR plus marża. To jest pewien szacunek, proszę się do tej liczby nie przywiązywać, bo może być mniejsza, może być większa, pewnie nie. No, zawsze jest zakres jakiś. To jest jakiś zakres, który miał Państwu pokazać, o jakich pieniądzach mówimy, czy to jest do 3 milionów, czy to jest na przykład do 5 milionów. Natomiast nad właściwymi warunkami będziemy jeszcze pracować i będziemy gotowi, jeżeli Państwo podejmiecie decyzję o realizacji w tej formule inwestycji, przedstawimy bez wątpienia ofertę już dokładną dla pana burmistrza, który będzie mógł się z Państwem podzielić tą informacją. Jeżeli 2,8 razy 15 lat, czyli 10 milionów, jest przy 32 milionach, jakie potrzebujemy na tę inwestycję? I drugie moje pytanie jest, czy orientuje się może pan, jakie są koszty utrzymania takiej spółki? Ja bym tego nie nazwał zyskiem dla banku, bo to jest bardziej skomplikowana formuła. To jest te koszty obsługi zadłużenia, które ponosi spółka, ale miasto zaciągając bezpośrednio dług na taką realizację takiej inwestycji również ponosi koszty zadłużenia. Spółka będzie miała możliwość odsetki w koszty wniesienia, natomiast gmina takich odsetek w koszty nie liczy, prawda? Możemy powiedzieć, że marża stosowana przy 15-letnim finansowaniu może oscylować w granicach 1 punktu procentowego. Może, ale przedział jest do górnej granicy 2,5. Także nie powiemy tak, że my złożymy ofertę i ta oferta, jeżeli będzie, to ona będzie sprawdzana przez Państwa. To nie jest etap ofertowania, tylko pokazania struktury, tak? Do wyliczenia nie wiem, jaki poziom został przyjęty, bo akurat nie ja robiłam ten model. Natomiast jeżeli było tam 1,5 czy 2%, no to macie Państwo też obraz. Tak? Taki został przyjęty właśnie pomiędzy 1 a 2%, bo nie przewidujemy, żeby marża przy tej transakcji przekroczyła 2%. Czyli odpowiedź się jednak pojawiła i jest. Pojawiła się w pewnym zakresie. Dyskusja na temat inwestycji trwała kilka godzin. Obszerne jej fragmenty do zobaczenia w temacie tygodnia, drugiej odsłonie programu. Zapraszamy.